O, zobaczcie, kto jest taki miły po zabiegu. Kto jest taki milutki, można nawet po nosku. Tutaj można wszędzie, bo jaki kochany kotek. No naprawdę. Fajnie. Kiciulka jest właśnie po zabiegu, wracamy do domku, już ma najgorsze za sobą. Także halo, halo domku, gdzie jesteś? Dla miłeczki naszej. Miłka jest przepiękna, ma taki uśmiech z brody, ale potrafi być taka zełzowata. Ale tu była grzeczna Uweta, idealna po prostu. To jedziemy. Cześć, trwałyście tam? O, jak dobrze, macie fajne pudełeczko. Super. Zobaczcie, kto do Was wrócił. Mamusia. Proszę. Mamunia po zabiegu. Wróciła, zaraz dostanie jedzonko. Wszystko poszło dobrze. Zaraz wszyscy dostaną jedzonko. Tak. Tutaj jedzą. I tam jewniuńka pod łóżeczkiem. Już ma apetycik, to dobrze. Cześć kochanie, cześć. No. Cześć malutka, zobacz. Przyniosłam ci troszkę mięska. Myślisz, że będziesz lubiła? Spróbuj. Spróbuj, smakuje ci mięsko? Patrz, jak ty pięknie już wyglądasz. Wiem, że nienawidzisz kropienia oczu. Wiem, słoneczko, ale musimy to robić. Patrz, jak ty już wyglądasz cudownie. Tak się zmieniłaś. Jak to dla kota wystarczy? Po prostu wystarczy ciepło, jedzonko. Tak, muszę już okno zamykać, kochanie. Niestety, nastały złe czasy dla kotków. Ja wiem, że ty uwielbiasz siedzieć w oknie, ale tu są te maluszki, wiesz? Musimy już chyba zamykać, bo już się zrobiło troszkę za chłodno. O, kto mi tu chodzi? Kto mi tu chodzi? Takie niuńki. Takie kochane. Oj, oj, oj. Tak? Cześć, słoneczko. Cześć, maleńka. Zjedz sobie, zjedz. Dostaniesz lekarstwo. I... No idziemy dalej. Jesteś przestraszona, nie? I to mi się tak średnio podoba. Ale ja się wcale nie dziwię, bo jak ja się do ciebie zbliżam, to tylko po to, żeby ci zrobić krzywdę. Tak? Ojejku. Ojejku, moja malutka, moja. Przepraszam, muszę ci znowu tabletę, muszę ci znowu kropić oczka. No przepraszam cię, słoneczko. Nie chciałam, laleczko, nie. Naprawdę, wierz mi, słoneczko kochany. Nie chciałam, nie. Nie chcesz mięska? Czy zjesz troszkę? Nie bardzo chyba ci pasuje. Zobaczymy, czy miłeczka chce, wiesz? Jak tam dzieciaki nie dokuczają ci? Chyba nie, ty jesteś taka spokojna, Kitka. Spokojna jesteś, nie powinni ci dokuczać. Dziewczyneczki wesolutkie, jak szczygiełki. Bawią się tu, skaczą, już nie siedzą w klatce. No a Rysia, nie wiem jak do nich, ale no... Zamknęłam okno, bo jest trochę za zimno już, żeby okna były otwarte. Ale najważniejsze, że one takie są wesołe, tak cudnie się tutaj zaklimatyzowały. Są razem ze sobą, to jest szczęście, wielkie szczęście. Chudziuteńkie, ale to się szybko zmieni. Czyż nie są urocze? Kto by nie chciał mieć takie koteczki maleńkie? No jest okazja, nie mają mamy. Nie biorą żadnych antybiotyków. Oczka trzeba kropić. Ale to już też widać, że to się tak zmieniło, że po prostu niesamowicie się to zmieniło. W ciągu paru dni to są inne koty zupełnie.
No to nic, to wy sobie szalejcie, ja idę do drugich koteczków. Tu dziewczyneczka jedna zaśpana. Tak. Tu dziewczyneczka druga rozgadana. Tu chłopaczek, a gdzie jest wasz braciszek? Bo znowu go nie widać. A jest braciszek. Cześć mały. Cześć Pekinczyku mały. No cześć. Cio kuchoniu, śpałeś sobie? Oj, przyszła zła ciotka. Tak, przyszła zła ciotka. Zobaczyć, jak się mamusia miewa. Tak, kochanie moje? Mój skorybek śliczny, piękny. Kochany jesteś. Takie cudowne kiteczki dwie. O, jakie ślicznotki. Kropimy oczka? Tak? No, śliczne. Moje kochane, uratowane, takie małe dzióbeczki, kochane, pod palmą teraz odpoczywacie. To bardzo miło z waszej strony. Bardzo miło z waszej strony, bardzo. Dobra. Oj, kolejna scenka. Słuchajcie, te dwie małe dziewczyneczki, księżycowe koteczki, Lunka i Selenka. Tam Selenka jest, o. O, jest jedna i druga. Uszatki długouche, przepiękne, kochane, oswojone niunieczki. Szukają domku, oczywiście w parze, no bo jakżeby inaczej. Jak mogę rozdzielić te dwie dziewczynki, które przyjechały z drugiego końca Polski? No, zostały podrzucone turystom. Tak. I przyjechały tutaj do Wrocławia aż. I zapraszamy wszystkich chętnych na dwie przepiękne szylkretowe koteczki. Kolorowe, urocze, miłe pchełeczki wesołe. Tak jest. Zapraszamy.